Na początek chciałabym powiedzieć kilka ważnych faktów o programie Fulbrighta, w ramach którego odbywa się STEM Impact Award. Program Fulbrighta jest największym programem wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Zapoczątkowany po II wojnie światowej w 1946 roku przez senatora Williama Fulbrighta, był odpowiedzią na potrzebę zwiększenia wzajemnego zrozumienia pomiędzy narodami i stworzenia takiej platformy do wymiany doświadczeń i wymiany w zakresie, w dziedzinach naukowych i w obszarze kultury. Dotychczas w programie wziął udział prawie 400 tysięcy naukowców, artystów, dziennikarzy, polityków z całego świata. Jako ciekawostkę dodam, że wśród tego grona można znaleźć 60 laureatów Nagrody Nobla, 86 laureatów Nagrody Pulitzera oraz 37 państw. W naszym lokalnym wymiarze program ma również bardzo bogatą i długą tradycję. W Polsce program jest obecny od ponad 60 lat, w tym roku obchodzimy jego 65-lecie. Przez te lata z naszej oferty stypendialnej skorzystało już ponad 3000 polskich studentów, studentek, badaczy, badaczek oraz wykładowców i wykładowczyń akademickich. Program Fulbrighta w Polsce jest finansowany z dwóch źródeł i działa dzięki dotacjom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Departamentu Stanu USA. Nasza działalność nie byłaby możliwa również bez bliskiej współpracy z polskimi i amerykańskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz bez wsparcia darczyńców. To pokrótce tyle o głów o samym programie Fulbrighta. Przejdźmy zatem do oferty stypendialnej, jaką mamy w ramach programu Fulbrighta. Dziś mówimy o stypendium STEM Impact Award. Zacznijmy od kryteriów formalnych, jakie powinni spełniać kandydaci do STEM Impact Award. Po pierwsze, muszą posiadać polskie obywatelstwo. Dopuszczalne jest podwójne obywatelstwo, np. polsko-ukraińskie. Wykluczone jest natomiast posiadanie polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu, tzw. zielonej karty. Kandydaci powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora oraz adekwatne doświadczenie, które rozumiemy przez przynajmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania projektami badawczymi, oraz nadzorowania pracy innych naukowców. Na przykład mogą to być doktoranci lub osoby ze stopniem doktora. Ważne jest również, aby nadal pełnili takie funkcje. Kandydaci do stypendium powinni być pracownikami polskich instytucji akademickich lub naukowych, a katalog tych instytucji jest określony przez został określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jeśli chodzi o formy zatrudnienia, o co pyta wielu kandydatów, możliwe jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale nie tylko, dopuszczamy też inne formy i umowy cywilnoprawne. Kandydaci powinni spełniać wymogi formalne wizy J1. Jeśli wyjeżdżali już Państwo wcześniej do USA na wizie J1, bardzo proszę o indywidualny kontakt przed przystąpieniem do wypełniania aplikacji. Kolejnym ważnym kryterium jest fakt, że kandydaci nie mogą przebywać w USA w czasie składania wniosku o stypendium. A w przypadku osób, które były już wcześniej w USA, ich całkowity pobyt w Stanach w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku powinien być krótszy niż 5 lat. I ostatni warunek umożliwiający efektywną realizację projektu bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kogo zatem powinna zainteresować oferta stypendialna z tym Impact Award? Przede wszystkim aktywnych badaczy i badaczki z obszarów Science, Technology, Engineering and Mathematics, czyli przekładając to na klasyfikację ministerialną, osób z dziedzin nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Szukamy osób z pomysłami na krótkie, ponieważ stypendium trwa od 2 do 6 tygodni, projekty badawcze lub. Badawczo-dydaktyczne właśnie w obszarze STEM. Te projekty mają umożliwiać równoczesne poszerzenie wiedzy w zakresie struktury organizacyjnej i systemu finansowania instytucji, do której Państwo jadą, a także komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych. W obecnym naborze, który trwa do 20 maja, Planujemy przyznać 6 stypendium w ramach STEM Impact Award. Co obejmuje stypendium, czyli co otrzymają laureaci konkursu? W ramach stypendium laureaci otrzymują środki na pokrycie kosztów zakwaterowania i badań, a wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej. I żeby tutaj dać Państwu jakieś um, odniesienia, może ono wynosić od 1750 dolarów, nawet do ponad 3000 za tydzień. Um, Laureaci otrzymują również środki na pokrycie kosztów podróży do i z USA, um, bezpłatną wizę J-1. A w przypadku podróży z rodziną możliwość ubiegania się o wizę j dla towarzyszących członków rodziny. E, laureaci e, nagrody są e, objęci ubezpieczeniem medycznym, a jeśli jadą z rodziną, e, mają również możliwość e, Objęcia ubezpieczeniem w ramach dodatkowej polisy, którą wykupujemy my jako komisja. O szczegółach można przeczytać na naszej stronie internetowej. Dodatkowo, stypendyści i stypendystki otrzymują wsparcie koordynatorki programu czyli mnie w trakcie całego procesu przygotowania do wyjazdu jak i w trakcie pobytu na stypendium. I myślę, że na koniec warto podkreślić, że stypendium Fulbrighta to przynależność do międzynarodowej społeczności absolwentów, i ta społeczność daje nieograniczone możliwości współpracy i dalszego rozwoju zawodowego. Jak zatem wygląda proces rekrutacyjny do programu? Najważniejszym elementem jest elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który w obecnej edycji programu należy złożyć do 20 maja. Następnie złożony wniosek przechodzi weryfikację formalną. Jest ona wykonywana przeze mnie, czyli przez koordynatorkę programu. Każdy kandydat i kandydatka otrzymuje ode mnie informację, czy wniosek jest kompletny. Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek braki, wtedy proszę mailowo o ich dosłanie w czasie trzech dni roboczych. Na tym etapie również opisy projektów przechodzą weryfikację pod kątem oryginalności. Wnioski, w których stwierdzone zostaną elementy plagiatu, zostaną odrzucone bez możliwości odwołania. O Wynikach oceny formalnej również informuję ja, czyli koordynatorka, drogą mailową, czyli wysyłam do Państwa informację, że wniosek jest kompletny i przechodzą Państwo do kolejnego etapu rekrutacji. W kolejnym kroku wnioski zostają przekazane do oceny merytorycznej. Oceny dokonuje trzech niezależnych recenzentów z dziedziny, w której złożony został wniosek. Eksperci z dziedzinowi mogą pochodzić z całego świata, a ich doborem zajmuje się zespół konsultacyjny. Zarówno ze członkowie zespołu konsultacyjnego, jak i recenzenci składają oświadczenie o braku konfliktu interesów oraz o zachowaniu poufności. E recenzenci oceniają wniosek zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie przyznawania stypendiów a o kryteriach zaraz, e, za chwilkę opowiem. E, na podstawie średniej arytmetycznej ocen przekazanych przez recenzentów ustalana jest lista rankingowa. O przejściu do kolejnego etapu oceny, czyli do rozmowy kwalifikacyjnej, decyduje miejsce na liście rankingowej. E, dodam tylko na koniec, że zgodnie z regulaminem, od oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. Wracając do kolejnego etapu. Na rozmowy kwalifikacyjne zapraszani są kandydaci, których wnioski uzyskały najwyższe oceny i znajdują się na czołowych miejscach listy rankingowej. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się online i są prowadzone w języku angielskim. Za chwilę też opowiem o, króciutko o kryteriach oceny rozmów kwalifikacyjnych. Proces rekrutacji kończy się zatwierdzeniem nominacji do stypendium przez Radę Programu Fulbrighta w Waszyngtonie. Przed chwilką wspomniałam, wrócimy teraz do kryteriów oceny merytorycznej. Są one o tyle istotne, że pomagają w przygotowaniu wniosku. Jest dziewięć kryteriów oceny merytorycznej wniosku. Jak Państwo widzą tutaj na slajdzie, dotykają one takich aspektów wniosku, jak zgodność projektu z dwojakim celem programu STEM Impact, czy wykonalność założeń projektów proponowanych w proponowanych ramach czasowych. Jak widać, ocenie podlegają także plany upowszechnienia rezultatu projektów, czy na przykład dotychczasowy dorobek naukowy. Dlatego warto przygotowując wniosek mieć na uwadze nie tylko kryteria formalne, o których mówiłam na samym początku, ale także kryteria oceny merytorycznej wniosków. W czasie opisywania rozmów kwalifikacyjnych, wspomniałam o kryteriach tej rozmowy. Jeśli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, to komisja selekcyjna na bierze pod uwagę dziewięć kryteriów i te kryteria, proszę zwrócić uwagę, dają możliwość komisji lepiej poznać kandydata i ocenić, w jakim zakresie wykorzysta on potencjał i stypendium do dalszego rozwoju zawodowego oraz jak przyczyni się do upowszechniania międzykulturowej misji programu Fulbright'a. Na koniec swojej krótkiej prezentacji chciałabym przekazać kilka praktycznych wskazówek, jak poprawnie złożyć wniosek. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z linkiem do formularza głoszeniowego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Więc cały proces aplikowania warto rozpocząć od wejścia na stronę. Programu STEM Impact Award. I zachęcam do zapoznania się z informacjami, które tam umieściliśmy. Oprócz wszystkich tych informacji, które, o których mówiłam, o kryteriach, mamy szczegółowo omówione wszystkie dokumenty, podane są linki i wskazówki, jak je przygotować. Dlatego zachęcam, aby lekturę strony. Poprzeć też zapoznaniem z kluczowymi dokumentami, które opisują całą e, ideę programu. Do tych e, dokumentów należą regulamin przyznawania stypendiów, nasza polityka e, prywatności oraz bardzo ważny dokument e, instrukcja, jak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Instrukcje są o tyle ważne, że formularz zgłoszeniowy jest dokumentem uniwersalnym, który jest wykorzystywany przez kandydatów z całego świata do aplikowania o różne nagrody stypendialne w ramach programu Fulbrighta. Każda Narodowa Komisja dostosowuje formularz do własnej oferty programowej. Instrukcje przygotowane przez nas, przez naszą Polską Komisję, mają pomóc z kandydatom w umieszczeniu w formularzu tylko tych informacji, które dotyczą bezpośrednio nagrody STEM Impact Award. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z instrukcjami, zanim Państwo rozpoczną proces aplikowania. Składając wniosek o stypendium należy pamiętać, że Równolegle, czyli w czasie trwania naboru, to jest do 20 maja, oprócz złożenia elektronicznego formularza zgłoszeniowego, należy również wypełnić formularz uzupełniający. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej. Przed zamknięciem i wysłaniem formularza zgłoszeniowego należy się upewnić, czy załączone zostały. Wszystkie wymagane dokumenty. To znaczy, czy mamy opis projektu wraz z bibliografią, czy mamy list zapraszający z instytucji goszczącej, czy załączyli Państwo zaświadczenie o zatrudnieniu oraz dwa listy rekomendacyjne. A w przypadku projektów z obszarów biologicznych, należy również dołączyć formularz dotyczących. Badań na organizmach lub materiale biologicznym. No i w ostatnim kroku warto sprawdzić, czy zostały złożone listy rekomendacyjne. Tutaj specjalnie nie zwracam uwagę, ponieważ Państwo aplikując, nie widzą samych rekomendacji, treści rekomendacji, widać jedynie ich status. Oba listy powinny mieć status submitted, czyli że zostały złożone do dnia zamknięcia naboru, czyli do 20 maja. I dopiero w momencie, jak mamy kompletny wniosek, możemy wysłać formularz zgłoszenia. To tyle o całym procesie składania wniosku, a w jaki sposób zwiększyć swoje szanse? No, przede wszystkim, jeśli mogę poradzić, proszę nie czekać ze złożeniem wniosku na ostatnią chwilę. Proszę dokładnie przeczytać ogłoszenie programu, regulamin i instrukcje. Jeśli coś będzie niejasne, bardzo proszę się kontaktować bezpośrednio ze mną czy mailowo, czy telefonicznie. Jestem do Państwa dyspozycji. E, warto również porozmawiać i poprosić o wskazówki dotyczące aplikowania e, ambasadorów naszego programu. Ich lista jest na stronie, e, albo innym źródłem informacji mogą być e, absolwenci programu. I w tym momencie chciałabym już oddać głos naszym gościom, którzy opowiedzą o tym, jak zostali Fulbrighterami. E, Zamknę już teraz prezentację i nie wiem, czy Kasia już do nas dołączyła? Bo jestem, chciałabym... jestem. Jesteś. Dzień dobry. Wit witaj serdecznie. <grym> Cieszę się, że dołączyłaś. Dziękowała. Widziałam cię tam przez chwilkę, e, e, więc mamy komplet. Przypomnę, jest dzisiaj z nami Katarzyna Kalinowska-Wichrowska z Politechniki Białostockiej i Franciszek Rekowski, e, Uniwersytet Warszawski. E, Kasiu, Franku, proszę powiedzcie przede wszystkim, dokąd Pojechaliście na z STEM Impact Award i z jakimi projektami? Zaczynam. Ja Kasiu, tak? może ty pierwsza, tak. Dzień dobry, Zaha. bardzo się cieszę, że Was widzę. Przepraszam za moje małe problemy techniczne, wszystko się udało. No jest mi niezmiernie miło, że mogę podzielić się swoim szczęściem, bo ja cały czas żyję tym wyjazdem. Ja cały czas odcinam kupony od tego wyjazdu. Ciągle mam kontakt z osobami, które poznałam, a byłam w Auburn University w Alabamie. Także ta historia ma swoją kontynuację, wspaniały czas, bardzo naukowy, ale też ze względu na relacje z ludźmi, tak jak powiedziałam, z którymi utrzymuję je do teraz. I wszystko wskazuje na to, że te relacje zostaną ze mną na dłużej. Także wspaniała okazja, mogę wszystkim polecić do tego, żeby rozwinąć skrzydła, żeby móc zadziałać na zupełnie innym obszarze i zdobyć doświadczenie, bo był to wyjazd, który który pozwolił mi zdobyć o, 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 bardzo duże doświadczenie i przede wszystkim wyjście ze strefy komfortu. Ja byłam na wielu stażach, ale ten staż dał mi najwięcej, także polecam wszystkim gorąco. Świetnie. Ja mogę mówić długo, ale o, pewno okay. dobrze, ten... Kasiu, to. Dobrze, <laughs> bo ja mam. Dla was przy... Aha. Przepraszam, co ja, co ja tam ciekawego robiłam, także ja zajmuję się technologią i recyklingiem betonu. I tam próbowałam zaszczepić w Amerykanach również moją miłość do recyklingu i do betonu. I mam nadzieję, że się trochę udało. Yy, zobaczymy. Także dziękuję, już oddaję głos. Świetnie, bardzo Ci dziękuję. To oddamy głos Frankowi. Możesz powiedzieć, gdzie byłeś i co robiłeś? Jak, z jakim yy. projektem pojechałeś do Stanów? Yy -y. yy, wit witam Was serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie słuchać. Tak, dobrze. Pojechałem do University of Washington. To jest w miejscowości Seattle, zwane z, z pięknego położenia i dużych opadów, opadów deszczu, ale pojechałem w takim miesiącu, bo to się dało przesunąć. To od razu taka informacja, że było planowane w innym miesiącu a już po informacji, że, że stypendium zostało mi przesłane, są możliwe możliwości manewru. Także o to się nie martwcie. No i tak udało mi się wymanewrować, że pojechałem tam, kiedy pada najmniej. Faktycznie nie padało. I jest tam taka instytucja, co się nazywa IHME, czyli Institute for Health Metrics and Evaluations. I to jest jedna z największych instytucji można powiedzieć, przyczepiona do uniwersytetu, ale sponsorowana tak naprawdę przez Małżeństwo Gejców, która analizuje dane z zakresu zdrowia publicznego. Tam było kilku takich ludzi, którzy zajmowali się modelowaniem rozwoju i rozprzestrzeniania się epidemii COVID na świecie z takiej dosyć globalnej perspektywy. Ale też używali modeli y, matematycznych do opisu rozwoju epidemii. Myśmy się poznali w trakcie walki y, epidemicznej. Znaczy oni wiedzieli, akurat mój zespół y, tutaj pełnił w rolę taką rolę y, zespołu y, prognostycznego y, i analitycznego w różnych tam i ciałach y, oficjalnych i nieoficjalnych, i myśmy się poznali po prostu jako y, gdzieś w szeregach, można powiedzieć, y, Żołnierskiej braci przeciwko COVID-owi, prawda? I, I tak się nawiązała nasza znajomość, i w związku z tym dosyć łatwo przeszły te formalne um, etapy, typu zaproszenie, typu to, że oczywiste, że mogę do nich przyjechać, i tak dalej, i tak dalej. Um, hmm. Nie wiem, czy teraz mówić coś o samym procesie aplikowania, czy jeszcze przewidujesz na to kolejne. No właśnie, za, zaraz przejdziemy, bo mam dla Was kilka pytań, a później w ogóle oddam. Y, y, y tutaj możliwość zadawania pytań naszym uczestnikom. E, wiem, że mieliście właśnie super pomysły, z którymi pojechaliście, e, ale co was w ogóle skłoniło do tego, żeby... E, Kasia już zaczęła trochę mówić na ten temat. E, skąd pomysł na STEM Impact? Dlaczego się zdecydowaliście i wybraliście tą nagrodę? To ja mam pierwsza, tak? Tak, no bo e... już troszeczkę dotknęłaś Ech... mówiąc o tym, no, tak. ja, jak, że... że... To jest kopalnia możliwości. Ale co tak naprawdę przesądziło, że zdecydowałaś się aplikować o tą nagrodę? Bo przecież stypendiów tak naprawdę jest bardzo wiele. Jest bardzo wiele. Natomiast jest to jedne z najbardziej prestiżowych stypendiów. I ja przygotowywałam się do aplikowania o to stypendium nie rok, nie dwa, a kilka lat tak naprawdę. I gdzieś tam zawsze miałam z tyłu głowy śledząc po prostu kryteria konkursowe, co jeszcze muszę osiągnąć, zdobyć, żeby móc spełnić przynajmniej kryteria formalne i żeby móc reprezentować sobą coś wartościowego, co zostanie uznane przez, przez komisję, bo tak jak mówię zdawałam sobie sprawę z tego, że stypendium jest bardzo popularne i bardzo prestiżowe i chciałam Państwu powiedzieć, że tą prestiżowość pójść na każdym kroku tak naprawdę od momentu i tą wyjątkowość tego stypendium. Na, od momentu aplikowania, bo jesteście Państwo bardzo dobrze zorganizowani. Tak jak mówię, ja uczestniczyłam usłys w różnych stypendiach, także od momentu złożenia wniosku um, uważam, że formularz jest bardzo dobrze przygotowany, jest dużo podpowiedzi, jak go wypełnić. Ja go wypełniłam no wiele miesięcy go wypełniałam, od momentu ogłoszenia konkursu do, do chyba przedostatniego do dnia w maju. Na każdym etapie czułam ogromne wsparcie od, od Was, od Fulbrighta, od Jura, od Ciebie, Justyno. Um, ale nie chcę biegać od tematu, bo um, co, co zadecydowało? Właśnie to, że, e, że to jest zupełnie rozpoznawalne na całym świecie i otwiera tak naprawdę wszystkie drzwi. E, I to, to poczułam już na lotnisku, to poczułam już w ambasadzie, to poczułam e, w każdym najmniejszym mieście i w każdej najmniejszej rozmowie z ludźmi, już będąc w Stanach. Po prostu jest ogromnie duży szacunek, uznanie do tego, że się jest stypendystą Fulbrighta i każdy tak naprawdę chciałby z tobą współpracować dalej. Także pod względem naukowym uważam, że można to wykorzystać naprawdę w bardzo duży sposób. Jest wiele możliwości. To nawiązywanie kontaktów poprzez to właśnie jest ogromne z punktu widzenia naukowca, bo my musimy się ciągle rozwijać. A dlaczego akurat to stypendium? No, mi bardzo pasował ten, ten, ten czas. Ja tutaj też jestem związana zawodowo ściśle z uczelnią. Jakby nie mogłabym sobie pozwolić na dłuższy, na dłuższy wyjazd. Te sześciotygodniowe byłby dla mnie bardzo optymalne, ale nie odżegnuję się. Nie mówię ostatniego słowa. Śledzę cały czas konkursy. Może kiedyś jeszcze uda mi się na coś dłuższego spróbować Średnie. aplikować. Także tyle z mojej strony. Gdyby był jakiś sygnał, to jestem. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję. E, Danek, a u ciebie, co było tym motywatorem? Mhm. E, może zacznę od tego, że u mnie ten proces przebiegał y, odmiennie niż u y, koleżanki Kasi. To znaczy, mhm. no oczywiście wiedziałem, że jest stypendium Fulbrighta, natomiast nie przygotowywałem się wcześniej do niego systematycznie i, i latami. Yy, zauważyłem ogłoszenie i nagle ze zdziwieniem stwierdziłem, że pa, wszystkie warunki wypełniam, prawda? Że akurat tak moja kariera się potoczyła, że jest i, i w sumie w takim natchnieniu twórczym w kilka dni napisałem wniosek i go wysłałem. No i, i, i o, o tym mhm. pisaniu wniosku to jeszcze może. Aha. Powiemy, no ale y, chyba po, pomysł był na tyle dobry, że, że, że trafił. Mm -hmm. Dla mnie chyba ważne było to, że jest to stypendium dla osób, które już pełnią pewne role kierownicze, czyli nie tylko są badaczami y, no, samodzielnie wykonującymi swoją pracę, y, ale zastanawiają się, jak kształtować pracę grupy. Y, I Dobre wskazówki, czy dobre praktyki w, właśnie w tym obszarze kierowania projektami, organizacji pracy nad, nad jakąś dziedziną, która jest po prostu na samym przodku ludzkiej wiedzy i aktywności, były dla mnie bardzo cenne i faktycznie w dużej mierze udało się podpatrzeć i, i zauważyć, jak ludzie, którzy pracują w ten sposób od lat, to robię. także to, to, to wielki plus. Mm -hmm. no bardzo Wam dziękuję, bo y y mamy y dwa dość skrajne y obrazy tego, w jaki sposób y można zacząć swoją przygodę z Fulbrightem, y czyli metodyczne, wieloletnie przygotowania, a także spontaniczne decyzje, bo, bo odpowiada to y Waszym potrzebom tu i teraz, więc mam nadzieję, że y takie szerokie. Tutaj spektrum e, e, możliwości e, ośmieli naszych przyszłych kandydatów e, i stypendystów do tego, żeby jednak e, rozważyć możliwość aplikowania. E, no dobrze, to e, właśnie, zaczęliście mówić o, o całej procedurze i aplikowaniu. E, to moje pytanie jest e, takie, jakie wskazówki dalibyście... E, przyszłym kandydatom, poczynając właśnie od tych takich bardzo praktycznych na etapie przygotowania aplikacji, po, no właśnie, schodząc nawet niżej, jak próbowaliście okiełznać swój pomysł na projekt, bo to jest tylko pięć stron, niektórzy mówią, że aż pięć stron, a niektórzy, że tylko pięć stron. Więc jakie mieliście tutaj, jakie mielibyście wskazówki dla, dla przeszłych kandydatów. Jak się zabrać za proces aplikacyjny i co mogłoby być taką złotą radą e, pomagającą w złożeniu wniosku? To no <grym> Kurczę, no to jest trudne pytanie wbrew pozorom, bo czy jest złoty środek? Y, ciężko określić, prawda? Natomiast y, ja pamiętam, że pięć stron, ale nie wiem, czy jest wskazany typ czcionki. Ja użyłam Arial Narrow i udało mi się tam upchać to, co może by się nie upchało przy Times New Roman. Natomiast już tak mówiąc poważnie, no to tak, to jest bardzo ciężkie, żeby się sfokusować i streścić. Szczególnie jeżeli mamy dość krótki okres stypendialny, a chcemy też wykonać badania, prawda? No w moim przypadku to były badania prowadzone na betonach, więc ja musiałam sobie zaplanować to, że tak, muszę na pewno dojechać, więc jakby też czas na aklimatyzacji, wcześniej korespondowałam z jednostką, żeby przygotowała materiały i po prostu już ten wniosek był tak bardzo kompensowany, że zawierał tylko, mam wrażenie, taką esencję, ale też nie, nie chciałabym, żebyście wyzbywali się tego takiego ludzkiego swojego czynnika, bo myślę, że takie przekonanie komisji, dlaczego ten pomysł jest wyjątkowy i zasługuje na, na nie wiem, dobrą ilość punktów czy też na zwrócenie uwagi, jest taka autentyczność moim zdaniem i ja napisałam to, co było dla mnie bardzo ważne. więc Ja to napisałam tak, jakby ten recykling betonu w moim odczuciu był najważniejszą sprawą wtedy na świecie i próbowałam to wyrazić. Chyba się udało. Taka, taka wskazówka. Świetnie, dzięki Kasiu. A ty Franku, jakie ty masz złote rady dla naszych kandydatów? Po pierwsze, faktycznie chciałbym potwierdzić i wesprzeć tą opinię, że Aplikowanie i współpraca z komisją jest bardzo miła i taka, no czuję się wsparcie, znaczy, że, że, tak. że to, to nie jest walka z kimś, tylko tak. przeciwko komuś, tylko walka razem z Wami o osiągnięcie czegoś dobrego. Także to jest, to jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast no, Moje wrażenie jest takie, że też dotyczące innych nagród Fulbrighta, że dostają je osoby, które mają chyty i autentyczne i sprytne pomysły, bardziej niż takie no, typowe, przepraszam za wrażenie, rozwijanie nauki po prostu w kierunku, który jest oczywisty, tak? po prostu, nie? I, i takie podkręcone może nie niezwyczajne, nietuzinkowe pomysły gdzieś zyskują na akceptacji i uznaniu. Oczywiście one muszą się opierać na dotychczasowym stanie wiedzy, na solidnej nauce. Nie mogą to być pomysły zbyt odjechane, w sensie, że niewiarygodne. Tak? Natomiast w nich musi być coś więcej niż tylko Osiągnięcie w danej linii badań jeszcze więcej, tak? osiągnięcie jeszcze, jeszcze większej precyzji w jakimś tam eksperymencie. Czyli musi być tam jakaś taka, taka chytra myśl, mm -hmm. która zwróci uwagę, i to jest, i to w moim odczuciu jest, jest premiowane. Poza tym, chyba też jest premiowane to, jakim się w ogóle jest człowiekiem zawodowo. Może nawet nie tylko zawodowo, już w tej dalszej etapie rozmowy. Też, czy jest się oso osobą otwartą, kontaktową, yy, sprawiającą wrażenie, że, że, yy, 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 że to może być coś więcej niż tylko yy, stypendium naukowe. Także to, to są rzeczy ważne. Natomiast, jeśli chodzi o sam yy proces pisania, i ja, jak mówiłem, pisałem to w natchnieniu, bo też były takie specyficzne czasy i, i, i mnóstwo byłem w tym na, na, na głowie. Natomiast ja bym poszedł na spokojnie. I jeśli chodzi o pięć stron, pewno je się każdy z was zapełni, tak? Ale myślę, że w ciągu na pięciu stronach można opisać wystarczająco dobrze każdy pomysł na kilka tygodni pracy. Także ja myślę, że tego, tej przestrzeni jest tam sporo. Wystarczająco dużo w każdym razie. Mhm. Świetnie, bardzo, bardzo wam dziękuję, bo to jak gdyby potwierdza też, jak. To o czym piszemy na naszej stronie przy, przy rekrutacji do tego programu, że tak, szukamy e, ciekawych projektów i tak naprawdę to projekty się mają obronić. I to, co powiedział Franek, że tak mogą to być e, e, nietuzinkowe nie projekty, jeśli tylko się właśnie potrafią obronić, są uzasadnione i e, pokazują. Jakieś nowe ciekawe spojrzenie, to jak najbardziej wspieramy tego typu projekty. Fajnie jest, że wybrzmiało też to, że szukamy też w naszych stypendystach, kandydatach ludzi, którzy właśnie będą. Czuli i chcieli się wpisywać w misję Fulbrighta, czyli takiej otwartej osoby, która no, chciałaby no, budować takie trochę mosty, właśnie na zasadzie nie współzawodnictwa, może takiego, a wspólnego, tak jak powiedział Franek, rozwiązywania i, i budowania. Nowych, poszukiwania nowych rozwiązań. Więc trzeba mieć pewną osobowość i gotowość na, na nowe, na nieznane, na nietuzinkowe. W związku z tym te wszystkie cechy są mile widziane. No i cieszę się, że mówicie, że te 500 wystarczy, sto... żeby przekuć swój pomysł na, na, na projekt. No dobrze. To są jak gdyby moje pytania, które mi się nawinęły, nasunęły, kiedy czytam sprawozdania naszych stypendystów. To patrzę na nie przez pryzmat tego, co z tych słów mogłabym wykorzystać jako właśnie dobrą wiadomość i doświadczenie, które mogłabym przekazać kolejnym kandydatom. Jeśli Państwo mają jakieś bezpośrednie pytania, to. Bardzo proszę, mamy teraz czas na to, żeby padły pytania z sali wirtualnej. Zapraszam. Proszę o podniesienie ręki albo właśnie włączenie mikrofona. Mokrymy. Nie widzę, jest nie nas sporo, przejrzałam jeszcze, o tutaj, tak, bardzo proszę. Anna tak. Bogucka, ja zadałam kilka pytań na czacie, także jakby Pani mogła, już nie będę się tak. powtarzać. Dobrze, dobrze, to zacznę w takim układzie od pytań, które się pojawiły na czacie. Pierwsze pytanie, czy jest jakaś górna granica wieku lub etapu naukowego? Nie, nie ma. Jesteśmy otwarci, nie ma granicy wieku. Jesteśmy otwarci na wszystkie projekty. One, jak gdyby są kryteria, tak jak pokazywałam, są bardzo uniwersalne, ale jak gdyby są osadzane w kontekście. Czyli jeśli jest oceniany dorobek naukowy kandydata, to oczywiście adekwatnie do etapu kariery naukowej. Tak, wiadomo, że na początku ten dorobek będzie inny, a i inny będzie, jeśli ktoś już ma wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie. Więc nie, nie mamy kryterium wieku i zapraszamy wszystkich naukowców, naukowczynie do składania wniosków. Czy osoby piszące listy rekomendacyjne same muszą nadesłać i wpisać rekomendacje do systemu? Kto powinien taki list napisać? Dobrze, to tak w skrócie technicznie. Powiem, że jest to proces bardzo mechaniczny. Myślę, że Kasia i Franek to potwierdzą. W momencie, kiedy w aplikacji Państwo wpiszą adresy mailowe autorów rekomendacji, system automatycznie sam wysyła zaproszenie do złożenia rekomendacji. To jest taka systemowa wiadomość że do autora, że został poproszony o złożenie rekomendacji dla takiego i takiego kandydata i dostaje on. Krótką informację na temat tego, co powinno się znaleźć w tej, jak powinna wyglądać taka rekomendacja, że to jest dokument załączany w postaci pliku PDF, że w tej rekomendacji y, warto napisać, jakie są między nami relacje zawodowe, czy to jest na przykład, nie wiem, kolega z grupy projektowej, czy to jest przełożony, tak, jak długo się znają Państwo i tak dalej, i tak dalej. Więc takie krótkie wskazówki i wytyczne dostaje autor rekomendacji bezpośrednio wraz z linkiem, pod który później zamieszcza tą rekomendację. I to, co powiedziałam, że kandydat nie widzi treści rekomendacji, natomiast będzie widział, czy autor rekomendacji ją zamieścił w systemie, czy nie. Czy tak było, Kasiu i Franku? Tak było. Dokładnie tak. A kto powinien napisać? Tutaj nie mamy też wytycznych, czy to ma być osoba z Polski, czy z własnego środowiska, czyli uczelni macierzystej, czy z zagranicy. To ma być osoba, która zna Państwa głównie dorobek naukowy i badawczy i jest w stanie, jak gdyby, tym listem rekomendacyjnym potwierdzić, że uda się Państwu zrealizować zamierzony projekt z sukcesem, więc to decyzja należy już do Państwa, kogo poproszą Państwo o rekomendacje. My nie narzucamy, jak gdyby tutaj nie wskazujemy z jakich środowisk powinny, czy z jakie tytuły powinny posiadać te osoby. Ile mniej więcej wniosków wpływa w każdej edycji? Jak duża jest konkurencja? No, statystyki nam zaburzył trochę COVID, w związku z tym program też nie jest, że tak powiem, dość stary, żeby mieć jakieś odległe statystyki, ale mogę powiedzieć, że w ostatnim naborze zeszłorocznym mieliśmy 21 wniosków, a przyznaliśmy 6 stypendiów. Więc myślę, że jest to bardzo dobry sukces, right? Czy. Następne pytanie. Jaki powinien być tytuł, zakres wniosku? Badania, czy konkretny temat? Czy badania muszą być prowadzone wspólnie z koleżeństwem z USA? No tak, przede wszystkim, jeśli chodzi o współpracę z partnerem zagranicznym. Jak najbardziej tak. Jadą Państwo po to, żeby przede wszystkim właśnie podzielić się swoją wiedzą, ale też zyskać trochę tej wiedzy. Cel tego programu STEM Impact Award jest jak gdyby dwutorowy, o tym mówiłam, więc mogą Państwo zrealizować swój własny projekt badawczy, swój pomysł. Natomiast, no właśnie, jeszcze jest ten aspekt, czego Państwo się tam dodatkowo mogą nauczyć w zakresie właśnie. Czy zarządzania grupą projektową, czy pisania wniosków, czy komercjalizacji e, nauki. To jest jak gdyby też e, element, który trzeba uwzględnić, e, planując e, swój e, projekt. Mm, e, nie wskazujemy tematyki. No, obszary, powiedziałam, muszą się wpisywać w. w Obszar dziedzin STEM, czyli też mamy, czasami są to projekty, powiedziałabym, interdyscyplinarne. Wtedy, jeśli to wychodzą poza ten sensu stricte STEMowy charakter, bardzo proszę o wcześniejszy kontakt ze mną. Ja po konsultacjach z naszym partnerem amerykańskim, czyli Institute of International Education, będę mogła potwierdzić, czy taki projekt może zostać zgłoszony do stypendium Fulbrighta. Czy będzie możliwy dostęp do nagrania ze spotkania? Tak, będzie nagranie umieszczone na naszej stronie, więc będzie można spokojnie przesłuchać i jeszcze raz ponownie obejrzeć całe spotkanie. Czy aplikując o STEM można aplikować o inne programy Fulbrighta? Tak, ponieważ co do zasady nie można aplikować o stypendia w ramach programu Kulberajta, będące, odbywające się w tym samym cyklu stypendialnym. Stypendia STEM Impact Awards ze względu na swoją i dość krótki charakter są realizowane z drobnym przesunięciem w czasie, co oznacza, że w chwili obecnej rekrutujemy kandydatów którzy realizują swój grant w, drugim połowie, w drugiej połowie tego roku akademickiego, który się rozpocznie. Natomiast pozostałe programy, które mamy obecnie otwarte, rekrutujemy na rok 2025-2026, czyli jeśli ktoś rozważa aplikowanie OSTEMA na rok 2024-2025, jest to możliwe i równocześnie może składać aplikację o Senior Award na rok akademicki 2025-2026. Tylko w takich wypadkach, jeśli nie są to te same cykle stypendialne, można aplikować o nagrody w ramach programu Fulbrighta. Już kolejne pytania, pojawia się ich coraz więcej. Dzień dobry, czy apelacja na wyjazd z rodziną? Wyższe koszty, obniża w praktyce szanse na uzyskanie stypendium. Nie. Wyjazd z rodziną nie jest kryterium oceny. Kasiu, czy mogłabyś coś powiedzieć, bo ty wyjeżdżaj z rodziną? Myślę, że tu się możesz podzielić swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Tak, 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 to prawda. Ja wyjeżdżałam z swoją rodziną. Także jeżeli chodzi o wsparcie, to też jest, tutaj trzeba to powiedzieć, że jest wsparcie w pozyskaniu wizy, w sensie termin. Umówienia, wizyty w ambasadzie, najpierw się umawia dla siebie, potem też umawia się dla członków rodziny dzięki tutaj jakby temu, że jedziemy wspólnie, natomiast nie jest to żadnym obciążeniem. Wręcz mam wrażenie, wręcz przeciwnie, właśnie człowiek może pojechać i wiedząc, że ta rodzina jest na miejscu. Oczywiście no czas, ten czas, który ma być spędzony w tym, nie wiem, laboratorium, czy też w tej pracy badawczo-naukowej, jest tylko dla tej osoby, która, która tak jedzie w tym celu. Natomiast rodzina zyskuje bardzo wiele, bo może w tym czasie zwiedzać, może no, realizować się turystycznie, a my mamy ten komfort, że mamy na miejscu ze sobą najbliższe mhm. osoby, także to jest bardzo duże emocjonalne odciążenie, tak? Chociaż te sześć tygodni nie jest takim ogromnym czasem, długim czasem, natomiast no, odległość, dystans między Polską a mhm. w moim przypadku Alabamą, to, 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 to jest tak spora. Natomiast y, absolutnie nie jest to tak. przeszkodą, absolutnie. Tak, tak. Ja, ja tylko właśnie dodam, że wy, jeśli zgłoszą Państwo na etapie aplikacji wyjazd z rodziną, em, to w żaden sposób nie jest to kryterium oceny wniosku. Oceniamy tylko wnioski w zakresie merytorycznym. A jeśli na przykład okaże się, że w międzyczasie państwo zmienią zdanie i będą chcieli wyjechać samodzielnie, to też nie wpływa w żaden sposób. Należy to tylko zgłosić do mnie do koordynatorki, żebyśmy wiedzieli w jaki sposób mamy dalej procedować. Ja tylko Kasiu dodam, bo akurat ty byłaś w szczęśliwej takiej sytuacji i wszystko też zależy od liczebności rodziny, od wieku członków rodziny, mhm. że czasami, no niestety środki, które się uzyskuje ze stypendium nie są wystarczające i trzeba będzie dołożyć z własnej kieszeni, ale o tym też jak gdyby można porozmawiać o, o zakresie tego, ile tych pieniędzy trzeba mniej więcej, przewidzieć na, nie wiem, przedszkole żłobek szkołę, jeśli, jeśli na przykład ktoś chce doświadczyć tego, bo przy tak krótkich wyjazdach no nie wszyscy właśnie podejmują tego typu rozwiązania, ale czasami się zdarzają takie przypadki. Więc o tym wszystkim. Mówią nasi właśnie absolwenci na spotkaniach orientacyjnych, na grupach WhatsAppowych, więc kontaktujemy osoby, które chcą wyjeżdżać z rodzinami, z osobami, które mają takie doświadczenia, aby się mogły podzielić, w jaki sposób to zorganizować od strony logistycznej. Kolejne pytanie: Czy wymagany jest jakiś certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2? Na naszej stronie jest pełen wykaz, jakie dokumenty mogą być, są uznawane jako potwierdzenie znajomości języka. To niekoniecznie musi być certyfikat. To może być na przykład protokół zdania egzaminu doktorskiego z języka angielskiego. To może być na przykład zaświadczenie wystawione przez macierzy z Studium Języków Obcych, które zajmuje się kształceniem językowym i wiem, że coraz więcej właśnie tego typu instytucji ma swoje procedury, które wypracowało na potrzebę poświadczenia znajomości języka swoich pracowników, pracowników uczelni, więc tego typu zaświadczenie jak najbardziej też jest honorowane. Jeśli ktoś kończył studia za granicą w języku obcym, angielskim, jak najbardziej też taki, kopia takiego dyplomu jest uznawana. Więc kafeteria możliwości, co może być tym potwierdzeniem, jest dość szeroka zachęcam do zapoznania się z nią na stronie jeśli są to bardzo specyficzne dokumenty to też proszę o bezpośredni kontakt ze mną będę informować czy dokument spełnia wymogi czy nie spełnia kolejne pytanie czy projekt ma być nakierunkowany tylko na jeden zakres na przykład badania naukowe czy może być mieszany na przykład działania dydaktyczne i naukowe Naukowe i komercjalizacyjne, czy na przykład zarządzanie projektami. Zanim odpowiem, to może się podpytam was, Kasiu i Franku, jakie jak wy byście widzieli ewentualnie takie połączenia, bo te połączenia są możliwe, prawda? Czy doświadczyliście takich połączeń? Pamiętam. Proszę poprawić, Justynę, wtedy we wniosku nadam ten czas. Pamiętam, że była taka wskazówka, że rekomenduje się opisanie takiego dwojakiego takiej dwojakiej formy, naukowej, ale też nie odżegnywać się od tej ewentualnej dydaktyki. Jeśli chodzi o mnie, to ja tej dydaktyki znałam, ale w drugą stronę, bo uczestniczyłam w zajęciach, które były prowadzone na uniwersytecie. Jako słuchacz, natomiast mhm. ze studentami miałam do czynienia w laboratorium, także tam pracowaliśmy wspólnie, jakby badawczo, ale też dydaktycznie, no bo do rzeczy się nie, nie da się tego tak do końca rozdzielić. Mhm. Także takie, ja mam takie doświadczenia. Mhm. Ranek, a ty, jakie masz doświadczenia? Miałeś jakieś wykłady otwarte na przykład, czy seminaria? Tak, tak. Dzieliłeś tak jakoś tak. wiedzą. Mhm. Zdecydowanie. Znaczy, głównie na tym polegało moje stypendium, że ja słuchałem albo mówiłem. Mniej było takiego, nie wiem, siedzenia przy komputerze, czy też w laboratorium, bo to też inna dyscyplina, no bo to wiadomo, że już z pewnym zasobem, poziomem jak gdyby projektów, które realizujemy tu w Polsce, tam jedziemy i tak naprawdę cztery tygodnie to nie jest aż tak dużo na realizację projektu. Także to trzeba dobrze wymyśleć też, żeby, żeby w te cztery tygodnie dało się coś zrobić, prawda? To wcale nie jest takie oczywiste. W związku z tym akcent mojego pobytu zdecydowanie był położony na to, że ja miałem kilka takich seminariów ogólno-ichmowskich, jedno takie główne formalne, kilka mniej formalnych i też uczestniczyłem w seminariach, wykładach, które oni prowadzili no i mnóstwo spotkań takich naukowych z ludźmi na, w różnych miejscach, które tam pracowałem. No właśnie, czyli podsumowując to pytanie, mogę powiedzieć, że jak najbardziej dopuszczalne są różne kombinacje, ponieważ trzeba mieć cały czas w tyle głowy, że cel tego stypendium jest dwojaki. Tak? Czyli nie tylko realizacja swojego projektu, a nawet jeśli realizują Państwo projekt w sensu stricte naukowy, to należy mieć w tyle głowy, że działania, które Państwo będą realizować... W... W związku z, z tym projektem, powinny też dotykać tych innych aspektów, czyli właśnie e, dzielenia się tą wiedzą, zdobywania dodatkowych informacji, być może właśnie w ramach upowszechniania e, e, rezultatów tego, co, co, co państwo planują zrobić, e, dzielenia się w formie właśnie seminariów, czy takiej bardziej dydaktycznej na, na uczelni. Więc tutaj trzeba pamiętać o tym dwojakim celu stypendium STEM Impact. Czy tematyka projektu musi być powiązana z dotychczasowym działaniem badawczym, czy może być zupełnie odmienna? No zakładam, że odmienna o tyle, że wynikająca też jakoś osadzona w dotychczasowym dorobku, tak? Może się zdarzyć, że w obszarze działań nagle chcą państwo dotknąć nowego spojrzenia i, i, i nowej tematyki, natomiast nie, nie wyobrażam sobie żeby nie mając doświadczenia w czymś zupełnie, a proszę pamiętać, że trzeba mieć, e, tak jak tutaj też nasi, nasi absolwenci mówili, e, no, doświadczenie i w zarządzaniu projektami, czyli w jakiejś dziedzinie już trzeba zgromadzić pewien e, zasób, żeby móc go e, rozwijać. Natomiast czy to musi być konkretnie ta sama tematyka? Myślę, że nie. Natomiast powinien, powinno być powiązanie z Państwa dotychczasowym dorobkiem naukowym. Czy instytucja przyjmująca ponosi jakieś koszty? Nie. Wszelkie koszty są pokrywane w ramach stypendium Fulbrighta. Kasiu Franku, czy zdarzyło Wam się, że musieliście jakieś dodatkowe koszty ponosić na uczelni? Nie no, tyle co kawy się wypije Nie. tam. No. No, no właśnie. No ale to... Kluczowe dokumenty, czyli te, tak. instytucje mm -hmm. jakoś nie, nie wzrosły za bardzo przez moje. Tak. Czasami zdarza się, że instytucja na przykład pobiera opłatę za wydanie ID, tak? Czyli takiej karty, na podstawie której można wejść na teren kampusu. To są jakieś jak gdyby no, śmieszne pieniądze i tak naprawdę pokrywają to też Państwo w ramach stypendium przyznanego, bo ono też na to jest. Um, Poza tym wszelkie koszty właśnie związane z wizą, czy z wydaniem dokumentów e, są pokrywane e, przez Departament Standu i e, reszta jest w ramach stypendium, więc nie ma tutaj kosztów po stronie uczelni e, zapraszającej. E, ja, czy, fakt... czy, mhm, czy Tak mogę? Kasiu? Przepraszam, przepraszam tak, mi, tak. No, ja Uf. chciałam tylko dopowiedzieć o, o swojej o takiej krótkiej co prawda przygodzie zakończonej pozytywnie a propos tych dodatkowych kosztów. To ja podczas pierwszego dnia pobytu na uczelni zgłosiłam się tak do odpowiedniego biura, tam trzeba było te formularze i 94 wypełnić i tak dalej. No i y, od razu mnie złapano a propos ubezpieczenia. Myślę, że to ubezpieczenie w USA to jest takim tematem bardzo popularnym, więc ja tutaj pani przedstawiłam dokumenty, że proszę bardzo, mam alians, mam tutaj te specjalne od od nie pamiętam jak to się nazywało, ale tam jest takie. ASPI. dodatkowe. ASP. ASP, mm -hmm. tak. I jeszcze a propos tego, bo jak kupujesz bilety, no to musisz też kupić ubezpieczenie zwykle w biurze podróży. Więc tutaj przedstawiłam, legitymowałam się z trzech, z trzech stron. Na co pani powiedziała, że jest super fajnie, ale uniwersytet wymaga innego. No i ponieważ byłam z rodziną, to skasowali nas razy trzy. Ale ja bardzo mocno się upierałam przy tym, że, że no, co mam tutaj mąż i, i córka do tego, po pierwsze, a po drugie, już najwyżej ja. Byli nieugięci przez tydzień, ale potem wróciła ta osoba, która zajmowała się stricte Fulbrightem i mi po prostu te pieniądze zwrócono. Także gdyby się coś takiego przydarzyło, to walczcie, bo macie, wszyscy, macie pełen pakiet ubezpieczenia i, i po prostu trzeba mhm. z tego jak najbardziej skorzystać. I, I o tym mówić, tak? Ale oni są bardzo tak, skrupulatni, więc yy, wszystko jakby jest super fajnie załatwione. Nie musisz pisać żadnych pism, żeby ci te pieniądze zwrócono, po prostu należność wraca na twoją kartę i, i tyle. Także to mhm. taka sytuacja. Dziękuję Kasiu. No właśnie, tu się też pojawiło kolejne pytanie. Kto pokrywa koszty ubezpieczenia zdrowotnego? To jest, tak jak powiedziałaś, temat bardzo żywy i bardzo dynamiczny, bym powiedziała, bo to też się zmienia z rocznika na, na rocznik. Natomiast tak, każdy stypendysta, stypendystka Fulbrighta jest Objęty ubezpieczeniem ASPI. To jest amerykańskie ubezpieczenie, pakiet medyczny, fundowany przez Departament Stanu. On spełnia wymogi, właśnie wizy J1. W związku z tym jesteście ubezpieczeni jako stypendyści i jak gdyby zgodnie z obowiązującym prawem imigracyjnym. Natomiast rzeczywiście zdarzają się, zwłaszcza teraz po pandemii, że uczelnie mają swoje własne wewnętrzne ubezpieczenia i e, jeśli tak jest, to na etapie właśnie przygotowywania listu zapraszającego, proszę zwrócić uwagę, że w, w tym wzorze, który takiej czekliście, którą umieściliśmy na stronie. Jest taki zapis, że upewnić się, czy nie ma kosztów dodatkowych związanych z pobytem na uczelni, bo wiemy, że to się zmienia. Więc w momencie, kiedy będziecie nawiązywać kontakt z uczelnią goszczącą, potencjalną uczelnią goszczącą i prosić o wystawienie listu zapraszającego, warto dopilnować, żeby takie informacje znalazły się w tym liście, bo wtedy jest po prostu łatwiej i my możemy też, jak gdyby, te koszty albo negocjować, albo w ramach środków które są przeznaczone na stypendium pokrywać to tyle jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne co do aliansu nie wiem czy będziemy dalej kontynuować bo sytuacja jest bardzo dynamiczna i się zmienia więc na pewno nie zostawimy naszych stypendystów bez wsparcia jeśli chodzi o ubezpieczenie natomiast Uczułam, że z roku na rok te, te warunki się zmieniają w zakresie ubezpieczenia. W przypadku wyjazdu z rodziną, to jest kwestia, którą trzeba też mieć w tyle głowy, bo może się wiązać z dodatkowymi środkami finansowymi. Czy po wyjeździe z rodziną koszty przelatu rodziny pokrywa stypendysta? Kasiu? Tak. Bilety. I, i, i pobyt rodziny pokrywa stypendysta. Tak, w tym stypendium tak tak to wygląda. Inaczej to wygląda w stypendium Senior Award i tutaj właśnie mam kolejne pytanie, jaka jest różnica między Senior Award a STEM Impact Award. Jest ich bardzo, bardzo dużo, ale tak w skrócie. STEM Impact Award mamy trochę inny profil, mamy cel dwucelowy jak gdyby jakby Przepraszam, twofold aim. Mamy dwa cele, które należy zrealizować jadąc na stypendium, czyli ten taki naukowo-badawczy, plus ten dodatkowy dzielenia się wiedzą i zdobywania nowych doświadczeń i kompetencji w zakresie zarządzania projektami. W przypadku Senior Award cel projektu jest zrealizowanie projektu badawczego lub Badawczo-dydaktycznego, który Państwo zaplanują. Czas trwania jest też zasadniczy. STEM Impact to są krótkie stypendia od 2 do 6 tygodni. Na innej wizie wjeżdżają nasi stypendyści. Senior Award od 3 do 10 miesięcy też wiza jest troszkę inna. Wiąże się to później z pewnymi obostrzeniami dotyczącymi ponownego chociażby wjazdu do Stanów na tej samej kategorii wizowej. Trochę inaczej są sformułowane środki, które są przekazywane w ramach stypendiów. No tutaj są płacone za tygodniowe stawki, tam mamy miesięczne, mamy też. Inne dodatki, które miesięcznie przysługują stypendystom, więc osoby zainteresowane zachęcam do szczegółowej lektury i porównania. Ja tylko zwróciłam uwagę na takie kluczowe punkty związane z tymi dwoma stypendiami. I tutaj mam tak, widzę to pytanie. Czy fakt bycia promotorem pomocniczym doktoranta będzie wystarczającym do spełnienia wymagania formalnego? To trochę za mało. To jest tak, że dobrze by było, aby osoba starająca się o stypendium miała trochę większe doświadczenie, jeśli chodzi o nadzorowanie pracy. Piszemy o minimum trzyletnim, ale też dobrze było, żeby było zróżnicowane to doświadczenie. <laughs> No, tu widzę wszystkie pytania na czacie. Udało się. Jest 6 minut po czasie. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? A, czy planują Państwo spotkanie odnośnie Senior Award? Tak. Podobne seminarium, podobne webinarium poświęcone Senior Award odbędzie się, już patrzę w kalendarz, 5 kwietnia, też o godzinie 15, więc łatwo zapamiętać. Link do rejestracji znajduje się na stronie. Programu Senior Award. Więc serdecznie zapraszam, jeśli ktoś chce jeszcze posłuchać, co, jak można realizować w ramach stypendium Senior Award, zapraszam na spotkanie 5 kwietnia. A za dzisiejsze spotkanie, jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym gościom za cenne rady i wskazówki. No, dziękuję, dziękuję Państwu i zachęcam do aplikowania o stypendium.